Dzieci w czwórce. Zwykle o tej porze spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jaka niesamowita kreatywność i jej pokłady drzemią w naszych gościach, a tacy są niewątpliwie. Dziś nieprzeciętna, myślę, że trudno ją określić jednym słowem, ale to dobrze, bo za chwilę więcej o sobie opowie. Joanna Skorupska, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Słowo nieprzeciętna do ciebie pasuje, no bo jedna z dziesięciorga finalistów to jest dosyć dobre określenie, ale jest jeszcze jedno słowo, które pasuje do ciebie idealnie. Pasjonauta, pasjonautka. Pasjonautka, właśnie. No właśnie, jak byś je wyjaśniła? Kurczę, no to chyba to jest po prostu robienie tego, co ci się podoba, co w tobie siedzi, jakby takiej najgłębszej pasji i realizacja jej po prostu. No jakby to, co ci urośnie w głowie, to nadajesz temu fizyczną formę i po prostu robisz. I nie obracasz się, idziesz do przodu i robisz. I tyle. I to jest pasja. Chyba. My powinniśmy takie słowo jakby oznaczyć, wpisać do jakiegoś rejestru prywatnego i stosować je. Na przykład w CV. Dokładnie. Dużo łatwiej by było rozpoznawać ludzi po tym słowie. Nie, że wynalazczyni, konstruktorka, inżynier, pasjonauta po prostu. Dokładnie tak. Taka identyfikacja nasza, nasz użytek. No dobrze, a co dalej? Jak jeszcze usystematyzować, wyjaśnić to, czym ty się zajmujesz i czym się pasjonujesz? No, pasjonuję się technologiami bardzo. Prowadzę studio takie projektowe, które zajmuje się wdrażaniem innowacji, ale też z drugiej strony bardzo mocno zajmuję się edukacją, ponieważ zauważyłam taką ogromną lukę tak naprawdę w aktualnym systemie edukacji. No i pracujemy bardzo dużo z dziećmi, pokazujemy im właśnie, w jaki sposób te nowe technologie tak naprawdę mogą im się pomóc odnaleźć w świecie przyszłości. O tak, przyszłość. Tak. To jest doskonałe słowo, które cię określa, bo zajmujesz się tym, co futurystyczne. No bo wiesz, ja na przykład nie mam czegoś takiego w domu, jak moduł umożliwiający kwiatom mówić wtedy, kiedy potrzebują wody. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła to sobie zakupić i że kiedyś opatentujesz tenże właśnie wynalazek i będzie on mógł trafić do mas, bo to jest twój pomysł. Tak, tylko że właśnie idea tu jest trochę inna, bo tak naprawdę ja jestem wielką fanką jakby rozdawania tej idei i szerzenia jej tak naprawdę, więc tak naprawdę każdy może znaleźć w internecie dokładny opis, jak wykonać taki moduł, dokładną listę zakupów tak naprawdę, jakich elementów i komponentów potrzebuje do tego, razem z kodem, który może grać na specjalną płytkę i tak naprawdę we własnym zakresie sobie stworzyć taki moduł do kwiatka i sobie z nimi zacząć po prostu rozmawiać. Dobrze, to konstruujemy. Ja widzę na stole jakieś części. Tak. Opowiedz proszę, jak stworzyć moduł, który ma umożliwić komunikację z kwiatami. Potrzebujemy w pierwszej kolejności takiego czujnika, który wkłada się do gleby, który sprawdza wilgotność gleby. Później jeszcze do tego takiego małego czujnika, który sprawdza tak naprawdę poziom nasłonecznienia. Dodatkowo właśnie w tym całym takim opisie, w jaki sposób to można wykorzystać, są dokładnie podane jakby rodzaje kwiatka, bo każdy kwiatek tak naprawdę ma różny stopień nasłonecznienia i potrzebuje, ma różne jakby swoje predyspozycje do tego, żeby rosnąć, więc trzeba sprawdzić tak naprawdę, do jakiego kwiatka chcę włożyć ten moduł, później wgrać odpowiedni kod na płytkę, na przykład takie Arduino, no i tyle tak naprawdę, złożyć wszystko w jedną całość i w zależności od tego, jak ja chcę, żeby to wyglądało, mogę sobie w 3D wydrukować jakąś specjalną budowę albo dodać do tego jakieś swoje elementy, pomalować jakikolwiek kolor tak naprawdę, jak mi się podoba, no i tworzyć, no i o to w tym chodzi, żeby też inspirować ludzi i pokazywać im, że kurczę, że naprawdę dzisiaj mamy tak ogromne i wspaniałe możliwości, że możemy naprawdę wszystko. Wystarczy tylko pomysł i kreatywność. Naprawdę. Ale jak ten wszystko. Kwiat potem nam powie, chce pić. A, no i kwiatek, o właśnie, bo to jest kluczowy element tutaj w Oczywiście. Tym wszystkim. Potrzebny Radiowy. Jeszcze jest, potrzebny jest jeszcze taka płytka, która jakby przetwarza głos właśnie tego kwiatka. Mamy też w tej całej, w całym opisie też jest wgrane oczywiście takie pliki MP3 mojej znajomej, która gdzieś tam w Londynie nagrała w studio głos dla kwiatka, takim bardzo ponętnym, seksownym głosem. Więc polecam. I można po prostu sobie wgrać, też polecam na przykład, nie wiem, w własnym zakresie sobie nagrać głos, nie wiem, nagrać sobie głos na przykład swojej teściowej albo swojego chłopaka i wgrać do kwiatka i niech on dziennikarza przemawia. Radiowego. Na przykład też niech przemawia po prostu tak, jak chcemy, żeby przemawiał do nas. Czy to prawda, Joanna, że to jedyne ograniczenie, to co masz w głowie, to co sobie wyobrazisz, żeby to właśnie wcielić w życie i żeby to obrócić w coś fizycznego, istniejącego?
No tak, nawet nie powiedziała, że ogranicza, jakby to też jest jakieś takie coś, co nam daje, napędza nas, wyobraźnia nas napędza, daje nam jakieś nowe możliwości. Ale w zależności od tego, kto jaką wyobraźnię posiada, tak no ona tak. bardzo go ogranicza. No tak, to więc prawda. Może... W ten sposób. W ten sposób chcieliśmy o tym powiedzieć, że wyobraźnia jest ograniczeniem, ale też ogromnym darem. Ale wydaje mi się, że trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię i wiedzę, żeby móc to, ten pomysł przenieść na coś konkretnego, co ty robisz. Bo mówisz, że to jest takie proste, że to tylko jest proste, wystarczy. Bo to jest tak naprawdę jest tak ogromne mamy teraz możliwości. Tak naprawdę to jest kwestia jakby umiejętnego połączenia pewnych kropek i pewnych właśnie, no kurczę, te płytki, o których mówię, można kupić bezpośrednio w internecie, na Allegro, wszędzie tak naprawdę. To jest dostępne, tylko tak naprawdę jest kwestia pomysłu, w jaki sposób połączyć poszczególne komponenty, elementy i nadać im jakąś właśnie taką całość, tak, która jest w jakiś tam sposób sensowna, tak. No dobrze, no to teraz zupełnie sensownie przechodzimy do kolejnego twojego wynalazku. Laserowa harfa. Tak. Dlaczego zdecydowałaś się skonstruować coś takiego, o ile konstrukcja to jest dobre słowo użyte w odniesieniu do tego właśnie wynalazku? Ona nie istnieje, skoro jest laserowa, prawda? Istnieje taki cały jakby kokpit, na którym ona się trzyma, ale generalnie to są właśnie lasery, kiedy jakby wiązka laseru jest przecięta palcem albo czymkolwiek, wtedy wysyłany jest sygnał właśnie po raz kolejny do takiej płytki, czyli do Arduino i jakby wydobywany jest dźwięk. A tak naprawdę zrobiłam to po prostu, bo kurczę, no miałam taką ochotę i tyle. I nie było jakiejś większej historii, szczerze mówiąc, za tym, ale jakby stworzone to zostało jakby pod kątem tego, żeby później powstał cały taki film, tutorial o tej harfie, jak można ją zbudować, z jakich elementów korzystać. No i oczywiście tutaj Jean-Michel Jarbu inspiracją i jego ta wielka harfa. Więc po prostu chciałam spróbować i się udało, no i tyle. I właściwie po raz kolejny dajesz ludziom, którzy byliby zainteresowani Dokładnie czymś tak. takim jak ty, konstruowaniem, metodę na Dokładnie to, żeby tak. to zrobić samodzielnie. Zrób to sam. Dokładnie to jest hasło, tak. To jest które tak. chyba przyświeca ci w życiu. Dokładnie tak. A mistrzem jest ten, Adam który... Słodowy. No właśnie. Dokładnie tak. Dlaczego on? Kurczę, no bo on właśnie pokazał, że można inaczej, że można robić, że właśnie to takie robienie daje ci takie postrzeganie ciebie nie jako konsumenta, tylko jako producenta i to jest super, że naprawiamy rzeczy, że nie produkujemy kolejnych tak naprawdę śmieci, bo teraz nasza generacja jest okropną generacją śmieciarzy tak naprawdę, co jest trochę może złym określeniem, ale produkujemy strasznie dużo plastiku, strasznie dużo rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. I ta umiejętność konstruowania, naprawiania tego, co się dzieje wokół mnie, wydaje mi się, że jest bardzo cenna i też bardzo właśnie przyszłościowa, bo się też jakby mamy, przyczyniamy się też do ochrony środowiska tak naprawdę w tym wszystkim, jakby patrzeć na to trochę szerzej i dalej. Poznałaś swojego mistrza? Nie, niestety jeszcze nie. Mhm. No dobrze. No, ale oglądam z nim filmiki na YouTubie i się inspiruję książkami i wszystkim, także tak. Można i tak, oby ta inspiracja była. Takiej ci życzę, ale jak patrzę sobie na twoje dokonania, osiągnięcia, na twoje pomysły, to ta inspiracja chyba wciąż jest przez ciebie trawiona. O kolejnych za chwilę. Tu są różne moduły, różne części, ale jest także coś pięknego, mieniącego się, złotego. Chociaż, jak mówią, to obciachowe mieć złoty ząb, a ty masz go, tyle że sobie wydrukowałaś. Tak, w 3D. To był element wystawy, w której tak naprawdę można było wejść w interakcję z botem, z taką sztuczną inteligencją, która przeprowadzała mnie przez rozmowę na temat stresu. No jakby to jest właśnie wyładowywanie stresu poprzez gryzienie długopisu. I później na podstawie tej rozmowy ta sztuczna inteligencja dobierała jeden z takich 4 filmików, który został wyświetlany dla wybranego jakby tutaj widza. Ale wśród twoich dokonań są także warsztaty z dzieciakami. To jest boisko antygrawitacyjne, a to jest specjalna tęczowa droga dla takiego fajnego pontonu czy poduszkowca. I on jest ekologiczny, bo wszystko tu jest eko. To jest osiedle, takie jajeczkowe trochę. Mamy także wiatraki, bo używamy tylko energię ekologiczną.
Osiedle jajeczkowe powstało podczas warsztatów z dzieciakami. Oczywiście, tak. Jakiego rodzaju to spotkanie? To było zadanie, które dzieci dostały zadanie, żeby stworzyć dwie makiety miast. Dystopijne i utopijne. I tak naprawdę... Dzieci mają zrobić makietę miasta utopijną jeszcze, czy utopijnego. No, jakby generalnie chodziło bardziej o to, żeby je trochę tak... stymulować dyskusję i pokazać im, że tak naprawdę oni mogą być równoprawnymi tutaj operatorami, projektować tak naprawdę miasta przyszłości. Bo jeżeli mówimy o miastach przyszłości, to musimy zacząć rozmawiać z dziećmi, które jakby tak za te 15-20 lat tak naprawdę będą z nich korzystać. No i mieliśmy bardzo fajną z nimi dyskusję, rozmawialiśmy z nimi o trendach, pokazywaliśmy jakby w jakim kierunku teraz rozwija się tak naprawdę jakby projektowanie miast. No i ich zadanie było stworzenie właśnie takiej wizji utopijnej, w jakiej chcieliby żyć, albo dystopijnej, gdzie jakby czego by się tak naprawdę się obawiali. No i w tej wizji dystopijnej pojawiły się na przykład smog, były roboty, które przejęły tam władzę nad miastem, były ogromne wieżowce z reklamami. W utopijnym oczywiście wszystko było ekologiczne, bo oczywiście wcześniej mieliśmy długą dyskusję na temat tego w ogóle, co to jest ekologiczne, jak miasta, które są ekologiczne powinny wyglądać. No i to się wszystko jakby przelało, tak naprawdę ufizyczniło właśnie na tych makietach, które one stworzyły. A jak z dzieci wydobywasz takie umiejętności? Jak w ogóle sprawiasz, żeby to, co mają w głowie, żeby wyobrażenie na temat tego miasta przeniosły na papier i skonstruowały tę makietę, bo one głównie opierają się na takiej przestrzennej realizacji, na jakiejś tekturze, prawda? Tak, no nawet nie tylko tekturze, tylko też udostępniamy właśnie dzieciom takie elementy, jakieś różne komponenty, drukarki 3D, długopisy 3D i tak naprawdę dzieci są niesamowicie kreatywne i tak naprawdę wystarczy je trochę postymulować i udostępnić im narzędzia, i materiały i naprawdę niesamowite rzeczy potrafią wymyślać. Jaki jest tego cel? Tak naprawdę, żeby je otwierać i też pielęgnować w nich takie kluczowe umiejętności przyszłości, które są zaniedbywane w aktualnym systemie edukacji, czyli empatia, współpraca, krytyczne myślenie, dynamiczne przystosowanie i to jest coś, czego tak naprawdę niestety brakuje aktualnie w szkołach, no i my jakoś tak próbujemy tymi warsztatami właśnie załatać tę lukę. W szkołach, jak mówisz, wiele brakuje aktywności tego rodzaju w programie nauczania, no ale to nie jest możliwe, żeby one się tam znalazły. I tak dzieciaki mają sporo na głowie, to wiemy. Natomiast oprócz podręczników i listy lektur, fajnie by było, gdyby szkoły wprowadziły twój podręcznik do empatyzacji. Tak, marzy mi się to. Publikacja? Marzy mi się to. Podręcznik do empatyzacji to jest podręcznik, którym dzieci tak naprawdę uczą się empatii, uczą się definiować swoje własne emocje, uczą się definiować emocje, które jakby są też wokół ludzi, wokół nich, z którymi się na co dzień stykają i też uczą się przez to definiować problemy, które je otaczają i znajdować na nie jakieś takie właśnie rozwiązania przyszłości. No chociażby na przykład jedna dziewczynka miała problem, to jest bardzo abstrakcyjne, ale bardzo też właśnie pokazuje, jak bardzo dzieci są kreatywne, miała problem z tym, że nie mogła się dogadać ze swoim psem, więc stworzyła obrożę, która tłumaczy szczekanie na ludzki język. Oczywiście piękne. To był prototyp, ale jakby tylko pokazuje, jak tak naprawdę można dzieci stymulować i pokazywać im, że one mogą tworzyć, mogą być tymi właśnie, kurczę, pasjonautami i przyczyniać się do tworzenia i formowania przyszłości, takiej, jakiej chcą i jakiej oczekują, żeby była. Przyszły ci do głowy jakieś pomysły teraz, kiedy tutaj jesteś, przestrzeń żółto-czarna, może wpływa jakoś na twoją kreatywność? No, coś tutaj na pewno dałoby się usprawnić. Może na przykład te światła, żeby bardziej reagowały, na przykład, nie wiem, ktoś wchodzi, wychodzi, albo na przykład na emocje, na przykład ta opaska, która tutaj jest, ona mierzy stan fal mózgowych, tak naprawdę, które są sprzężone z emocjami, więc wyobraźmy sobie, że na przykład, jeżeli jesteś bardziej, nie wiem, zdenerwowana, to światło przygasza na przykład. A przymierzysz? Oczywiście, a może ty chcesz przymierzyć? Wiesz co, ale za daleko nie dosięgnę. Zaprezentuj nam jak to funkcjonuje. To funkcjonuje w taki sposób, że jest 16, bo tutaj tak do kamery, 16 takich czujników, sensorów, które są po prostu, trzeba je bardzo mocno i ściśle przyłożyć do czaszki i one po prostu wyłapują aktywność fal mózgowych, bo każda fala mózgowa tak naprawdę łączy się z takim impulsem elektrycznym, który jest przekazywany w neuronach. I poza tym mam słuchawki i nie mogę tego przymierzyć, więc... Ja też nie chcę tutaj, bo to fryzura mi się popsuje. Przepraszam.
nie mam pytań. Nie, bo generalnie to trzeba jeszcze włączyć, tutaj zasilić i jeszcze włączyć Bluetoothem, więc jakby to jest trochę pracy w tym wszystkim, ale generalnie zakłada się to na głowę i można mierzyć. I to jest właśnie cudowne, że tak naprawdę teraz, kurczę, no za wyciągnięciem ręki można takie rzeczy kupić i zamówić przez internet. Kiedyś takie urządzenia były tak naprawdę zarezerwowane dla środowiska akademickiego. Dzisiaj tak naprawdę każdy może zacząć robić, tworzyć i wystarczy naprawdę tylko wyobraźnia i pomysł. Ale kupienie takiego gadżetu to jedno, a wykorzystanie go w odpowiedni sposób to drugie. No tak. I trzeba mieć taką Joannę na podorędziu, żeby jakoś podrzuciła pewien pomysł, albo móc korzystać z tego, co ty zrobiłaś za pośrednictwem filmików, prawda? Dokładnie tak. No dobra, no to mamy za sobą opaskę, ale opowiedz jeszcze o swoich planach, no bo zapewne one są bogate, dużo się będzie działo, twoja kreatywność nie zmalała, nie usypia, nie jest uśpiona, tylko po prostu główka pracuje. Dokładnie tak, główka pracuje. No w pierwszej kolejności chyba takie najbliższe plany to jest wydarzenie Design in the Future i to jest taka seria wykładów, na których właśnie opowiadam o tym, jak o najnowszych technologiach oraz trendach, które jakby kształtują przyszłość danego zjawiska. Rozmawialiśmy o przyszłości śmierci, o przyszłości przemysłu muzycznego i teraz będzie jeden bardzo ciekawy temat, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkich 26 lipca. Dokładnie. I kurczę, to będzie też tajna lokalizacja, więc zachęcam po prostu do na dachu w centrum Warszawy, więc zachęcam chyba po prostu do zaglądania na Facebooka Radical Studio i tam wszystko jest elegancko opisane. Radicals przez 2Z. No dobrze, ja już mogę oficjalnie powiedzieć, że wiesz co, ja bym sobie pograła na twojej harfie, wypróbowałabym moduł do rozmowy z kwiatkiem. To co? Zapraszam po raz kolejny. Oczywiście, z wielką chęcią. Mogę bez końca opowiadać. Nasza droga pasjonautko, wpadaj do nas, kiedy tylko przyjdzie ci do głowy jakiś pomysł, a tego zapewne jest bardzo wiele. Joanna Skorupska, pasjonautka, nieprzeciętna. No dalej już trzeba, myślę, że wiele słów wypowiedzieć, żeby twoją aktywność dookreślić. Wielkie dzięki za rozmowę. Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. We'll be right back.